Nabucco. Opokamet to dwa nowe miejsca w owych liśniowych i reumatycznych. Opokamet bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jest 16 minut po godzinie 14. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, do godziny 15, co rozmawiamy o Szymonie Perezie, byłym prezydencie i premierze Izraela, który zmarł dziś w nocy. Będziemy oczywiście już powoli przygotowywać się do tworzenia jednego resortu budownictwa, zmiana na stanowisku ministra finansów, a także utworzenie super resortu, rządu kieruje wicepremier Mateusz Morawiecki. Tak ma wyglądać reorganizacja rządu, informuje TVP Info. Minister finansów Paweł Szłomachy ma zająć Henryk Kowalczyk, obecnie minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Na czele resortu budownictwa stanie Andrzej Adamczyk, którego priorytetem będzie realizacja programu Mieszkanie Plus. Nadzór nad drogami i częścią państwowych spółek przejmie natomiast super resort kierowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Doktor Michał Kuś, politolog, zwraca uwagę, że kierownictwo partii stawia dziś na Mateusza Morawieckiego, ponieważ zajmuje się najważniejszym problemem modernizacyjnym dla Polski. A druga książka, biografia albo autografia, albo Szymona Peresa, to by wyglądało tak samo. Dla ciebie współczesny Izrael czy Szymon Peres? On jest po prostu historią państwa Izraela. Przyjechał do Palestyny jeszcze w 1934 roku, po pewnym dzieckiem, 11-letnim, właśnie z Polski, z Wiśniewa. Ja pamiętam, będąc w Polsce, jedna z jego przemów, on powiedział tak, ja jestem przykładem historii Polski też. Urodziłem się w Polsce, a teraz mogę powiedzieć. Za niespełna halo, godzinę rozmiarem swojego gabinetu poinformuje na konferencji prasowej sama premier Beata Szydło. Rosjanie podróżują od rana końca kancelarii prezesa Rady Ministrów, usłyszał zarzut i został zwolniony. Jak poinformowała warszawska prokuratura, zarzut dotyczy używania drona w strefie kontrolowanej w Wielkiej Alei Ujazdowskiej i ulicy Bagateli bez zgody Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rzecznik stołeczny prokuratury okręgowej. Także on się chodził w trzech krajach, w jednym miejscu. I to jest też ilustracja historii Polski. To był typowy dla niego. Człowiek, który miał bardzo szerokie horyzonty. Był najmłodszym dyrektorem Ministerstwa Obrony Państwa Izraela. Współpracował z twórcem państwa Dawidem Ben-Gurionem, też pochodzący z Polski, z Polska. Potem był ministrem siedmiu ministerialnych różnych. No, najważniejsze sprawy związane z jego życiorysem są podstawowe, mówiąc o bezpieczeństwie Izraela. O tym się nie bardzo mówi, chociaż cały czas wie, to, że Izrael jest pod carstwo światowe na pewno na Bliskim Wschodzie. I jednak nie można dzisiaj zniszczyć Izraela. To jest nasze wrogo, mam nadzieję, że nigdy postanowi nas zniszczyć, to pokolenie obojstwo. W poniedziałek Minister Jarosław Kaczyński ma ograniczyć możliwość wyliczenia wykładowca zagranicznego minimum kadrowego. Chodzi o studia licencjackie o profilu praktycznym. Nowe rozporządzenie ma uniemożliwić się zaliczanie do minimum kadrowego takich uczelni wykładowców, którzy uczą jednocześnie w kilku placówkach. Dotyczy to również tych osób, których pierwotnym miejscem pracy są na przykład uniwersytety. Poseł Marzena Machała, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przyznaje, że obecnie jest przygotowywana strategia doskonałości nauki i poprawy jakości szkolnictwa wyższego. Jednak nie jest zamiarem ministra likwidowania uczelni. Plan, który rzeczywiście dawał nadzieję, da się zralizować. Szymon Peres był z jednej strony człowiekiem snów.
będzie uzależniona od realizowania szkół, ale od jakości kształcenia. W związku z tym i on nigdy nie straci nadzieję. Nadzieję nie wolno stracić nadziei. Nie wolno. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta sytuacja jest bardzo trudna. Na Bliskim Wschodzie możemy wybaczyć, toczy się wojna okropna. Przedstawiciele Syrii giną, już zginęło w ostatnie 5,5 miliona ludzi niewinnych, w ogóle kto jest winny. Jak podaje gazeta, w ciągu ostatniej dekady liczba studentów zmalała o 0,5 miliona, tylko w ubiegłym roku nauka w uczelniach wyższych rozpoczęło ponad 16 tysięcy osób mniej niż w 2014 roku. Jedyna nadzieja, że jednak zrealizujemy to. Polska jest w Europie. W Norwegii obowiązuje prawo, zgodnie z którym dzieci mogą już gdzieś od 6 roku życia mogą w dokumentach zmienić płeć. Zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami potrzeba badań do zmiany płci, a sama wyjaśniła polega na wypełnieniu internetowego wniosku. O sprawie poinformował portal w polityce.pl, który opisał sprawę 10-letniej Anny, która w swoim starym paszporcie zapisana ma imię Adrian. Co więcej, nie istnieją żadne ograniczenia w tej procedurze. Oznacza to, że płeć można zmienić kilkakrotnie. Do 16 roku wymaga to jeszcze zgody rodziców. Później dzieci mogą decydować o tym same. To zdumiewająca sytuacja, zaprzeczająca normalności, a przede wszystkim biologii i wiedzy medycznej, mówi dr Hanna Wilkowska, bioetyk. Tylko 6-letni, to w takim razie tymi słowami zakończmy rozmowę. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Profesor Szewach Weiss, były przewodniczący Knesetu i był ambasador Izraela w Polsce. Bardzo dziękuję. A z nami już kolejny gość, pan Piotr Kadlcik, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Witam serdecznie na antenie Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I zapytam inaczej. Kim był Szymon Peres dla relacji polsko-żydowskich, polsko-izraelskich? W każdym miejscu na ten temat głośno mówić. To znaczy tak, był... Pamiętam, możliwości zmiany płci w dokumentach skorzystało już 9 dzieci. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. I tą informację ukończymy wiadomości. Znaczy, to był człowiek, który rzeczywiście, tak jak wcześniej pan ambasador powiedział, urodził się w takiej... Modlitwa popołudniowa z liturgii. Godzin przed nami korzystamy z tomu 4 tydzień 2 psalterza, strona 505 hymn w hołdzie pokornej modlitwy, następnie ze środy 2 tygodnia antyfony i psalmy od strony 690. Myślę, że to jest, jeżeli mówić, że to są polsko-izraelskie, to jest chyba najważniejsza rzecz, która by się podała. Oczywiście był... Ja miałem okazję spotkać go parę razy. On był, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, był pragmatycznym marzycielem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jednocześnie z jednej strony był człowiekiem, który bardzo w hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoło przed Panem myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w trójcy jedyny. On tak naprawdę wymusił operację wojskową Ale skoro pan użył tego duchem i wolą, bardzo ciekawego zestawienia słów, chciałbym, żeby oni tą mocą rozszyfrował pan pewne zdanie, które zostało wypowiedziane dzisiaj na antenie naszego radia. To zdanie wypowiedziała pani Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce. I ona powiedziała coś takiego, że Szymon Peres był lepszym mężem stanu niż drogami. Kieruję moje stopy do twoich napomnień. Pan jest moim działem. Przyrzekłem zachować słowa twoje. Znaczy nie, no. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do twoich napomnień. Oplotły mnie więzy grzeszników, nie zapomniałem o twoim prawie. Jestem przyjacielem wszystkich twych wyznawców, którzy strzegą twoich postanowień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Kiedy przenika mnie lęk i drżenie. Boże, usłysz modlitwę moją i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się do mnie i wysłuchaj.
Przemoczę się w ucisku mięczy, słyszę głos wroga i krzyk grzesznika. Boże, rządzają mi krzywdę i napastują mnie w gniewie. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o niego jako mężczyznę, drżenie i przerażenie on rzeczywiście bardzo się starał zawrzeć pokój starych miara i robił to wielokrotnie i bardzo był uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni. Wielokrotnie w jego przemówieniach można było znaleźć tego. On wierzył, że przyciągnie do tego, że rozprosz ich, panie, rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Wierzył, że to tak naprawdę jest kwestia generacji. On kiedyś nawet powiedział to, że to tak naprawdę jego jest wojna, zagłada, wojna ojców, a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda. Dlatego, że oni przywykli do pewnej rzeczywistości. Bardzo jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Trochę jednak pomyliło. Przenika mnie lekki drżenie, zwróć się do mnie. Przewidywanie. Wie pan, ja myślę, że to się niestety gdyby tak lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Naszego punktu widzenia, że to trwa w tej chwili, to trwa tyle lat. Ale spójrzmy na historię, no to państwo. Ale to jesteś ty, mój wieśnik, mój zaufany przyjaciel. I tak naprawdę, czy on miał rację i czy jego wysiłki nie staną się kamieniem węgielnym? A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Pod coś, co stanie się za lat 10, 15, 20, to tylko z tym mamy do czynienia, to jest bardzo ześlę pokój, ratując me życie od tych, którzy na mnie nastają. Moim zdaniem on rzeczywiście zrobił bardzo wiele. Bo wielu mam przeciwników. Znaczy to była taka troszkę danie mu nagrody pokojowej, nagrody Nobla. Bo nie ma dla nich upamiętania, nie boją się Boga. Jest ile wiara, co każdy z nich podnosi ręce na domowniku. Rozumiem, że było troszeczkę czy tam jego twarz jest gładsza od masła, lecz serce ma napastlinę. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nigdy nie dopuści, by się zaświał sprawiedliwie. Czego brakować w izraelskiej polityce po śmierci Szymona Pereza? Oj, no będzie brakować troszeczkę również tego, co zaczęło brakować po śmierci Adrian Szanowna. To znaczy brakować ludzi, którzy tworzą to państwo od samego początku, pamiętają, jak to było, być gotowi ryzykować dla tego państwa zdrowiem, życiem. Byli gotowi, mieli też jakąś taką elastyczną wizję polityki. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Rzeczy ważniejszych od tego, co chcemy. Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu. Spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławmy Panu. Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był Pan Piotr Kadrcik, gmina wyznaniowa żydowska w Warszawie, a rozmawialiśmy o postaci Szymona Pereza, byłego prezydenta, premiera, byłego ministra Izraela, który zmarł dziś w nocy po długiej chorobie. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Następnie muzyka mistrzów o godzinie 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 15:30 czas telewizji. Radio 24. W audycji Trendy Kultury będę Państwu opowiadać o najciekawszych, moim zdaniem, zjawiskach dziedziny filmu, teatru, literatury. Moimi gośćmi będą artyści i eksperci. Zapraszam na Trendy Kultury w Polskim Radiu 24 w każdą środę po 23:00. Joanna Sławińska. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 14:30. Za pół godziny poznamy szczegóły rekonstrukcji rządu. Według dziennikarzy portalu TVP Info, Pawła Szałamacha ma zastąpić Henryk Kowalczyk. To prorosyjscy separatyści zestrzelili malezyjski samolot w serwisie ustalenia w sprawie katastrofy lotniczej z lipca 2014 roku. Prawie 630 milionów złotych pożyczki na modernizację i zakup nowego taboru. W informacjach dnia powiemy o nowych inwestycjach przewozów stacjonarnych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Za pół godziny premier Beata Szydło ma ogłosić strukturalne i personalne zmiany w rządzie. W ubiegłym tygodniu szefowa rządu wyjaśniała w radiowej jedynce, że nie chodzi jedynie o wymianę kadry, ale również o usprawnienie pracy resortów. Podkreśliła, że potrzebne są zmiany systemowe. Tymczasem portalowi TVP Info udało się poznać szczegóły planowanych zmian. Pewna jest, według dziennikarzy tego portalu, że nastąpi zmiana na stanowisku ministra finansów.
odejdzie Paweł Szałamacha. Jego miejsce ma zająć Henryk Kowalczyk, obecnie minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Utworzony ma zostać także super resort, na którego czele stanie wicepremier Mateusz Morawiecki. Według informacji portalu TVP Info planowana jest reorganizacja kierowanego przez Andrzeja Adamczyka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ma nastąpić podział tego resortu. Andrzej Adamczyk stanie na czele Ministerstwa Budownictwa, które zajmie się wdrażaniem programu Mieszkanie Plus, jednego ze sztandarowych przedsięwzięć rządu. Złamanie zakazu lotów i naruszenie prawa lotniczego. Takie zarzuty usłyszał jeden z Rosjan zatrzymany w pobliżu kancelarii premiera. To on przedwczoraj sterował dronem, który latał nad siedzibą rządu. W tej sprawie policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Dziś obaj zostali zwolnieni. Choć jeszcze wczoraj istniała obawa o rozszerzenie dochodzenia o kwestie związane ze szpiegostwem, dziś prokuratura mówi, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do postawienia zarzutów tylko związanych z prawem lotniczym. Zostały postawione zarzuty popełnienia przestępstwa z prawa lotniczego wobec jednego obywatela Rosji, natomiast drugi obywatel został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Ciekański. Dokładnie Iwan K. jest podejrzany o to, że używał drona w tzw. strefie kontrolowanej bez zgody Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także zgody Biura Ochrony Rządu. I choć na razie nie ma mowy o innych zarzutach, jak dodaje Michał Ciekański. Postępowanie karne wobec jednego z nich pozostaje w toku. Natomiast drugi Rosjanin jest osobą wolną i wobec niego nie są wykonywane czynności procesowe. Drona nad budynkiem KPR w poniedziałek zauważył funkcjonariusz BOR. W konsekwencji zatrzymano dwóch Rosjan. Rosyjskie portale donosiły, że zatrzymani to dwaj turyści. Teraz jeden z nich musi się liczyć z karą do 5 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To rosyjscy separatyści zastrzelili samolot malezyjski w linii lotniczej w lipcu 2014 roku nad Ukrainą. Takie są wyniki międzynarodowego śledztwa, które dziś zostały ogłoszone w Holandii. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób, głównie Holendrzy. Śledztwo prowadzili wspólnie prokuratorzy z Holandii, Malezji, Belgii, Australii i Ukrainy. Grupa międzynarodowych śledczych oficjalnie ogłosiła, że rakieta Buk, która uderzyła w malezyjski samolot, została wystrzelona ze wsi Pierwomańsk, położonej w okupowanej przez rosyjskich separatystów części Ukrainy. Co więcej, system rakietowy został przywieziony z Rosji i do Rosji. Później po zestrzeleniu samolotu został wywieziony. Śledczy w dochodzeniu wykorzystali zeznania świadków, którzy widzieli transportowaną rakietę Buk. W dochodzeniu pomogły też przechwycone rozmowy prorosyjskich separatystów zaraz po zestrzeleniu samolotu. Zdjęcia satelitarne przekazały także Stany Zjednoczone i Europejska Agencja Kosmiczna. W sumie do śledztwa dołączono prawie pół miliona filmów i zdjęć oraz relacje kilkuset świadków. Prawie 630 milionów złotych pożyczą spółce Przewozy Regionalne, trzy banki. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację i zakup nowego taboru. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele spółki oraz banków PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz PZWBK. Jak mówi prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński, za te pieniądze spółka kupi i zmodernizuje ponad 50 składów. Staramy się uzupełniać w tych województwach, w których te potrzeby są największe, dlatego że w wielu korzystamy ze współpracy z marszałkami województw, którzy kupując nowy tabor użyczają nam i to my jesteśmy spółką realizującą przewozy. W wielu województwach ten tabor się pojawi. Spółka Przewozy Regionalne powstała w 2001 roku. Jest największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Dziennie na tory wyjeżdża 1600 pociągów tej spółki. Dziś przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno i tam może padać przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Na kolejne informacje dnia o 15 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Cała jego uwaga zdawała się... 35 minut po godzinie 14. Polskie Radio 24 w naszym studiu. Gość podróży nas Tomasz Krawczyk, adwokat prowadzący proces grupowy. Nie powiem przeciwko komu, bo to jest właśnie jedna z najciekawszych kwestii, jakie za chwilę pojawią się w naszej rozmowie. Proces w związku z aferą Amber. Może na razie przedstawię pana w ten sposób, panie mecenasie, dobrze? Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. A resztę zdradzimy za chwilę, właściwie bardzo, bardzo szybko. Ten proces dotyczy osób prywatnych, które poczuły się poszkodowane
związku z aferą Amber Gold. No i wytoczyły proces, no i teraz jest właśnie najciekawszy punkt naszej rozmowy. Wytoczyły proces Skarbowi Państwa. Dlaczego Skarbowi Państwa, panie mecenasie? Jest kilka powodów po temu, dlaczego Skarbowi Państwa. Powód prawny jest taki, że Skarb Państwa zgodnie z konstytucją, powszechnie przyjętymi standardami, odpowiada za szkodę spowodowaną przez działanie swoich funkcjonariuszy. A funkcjonariusze Skarbu Państwa to są rozmaici urzędnicy i inne osoby, instytucje, które w imieniu tego państwa sprawują władzę albo wykonują jakieś czynności w trakcie wyłoku usługą. Jedną z instytucji jest prokuratura. Obowiązki prokuratury wynikają z określonych regulacji, w szczególności z kodeksu postępowania karnego. I jednym z obowiązków prokuratury wynikających z tego kodeksu jest obowiązek wszczęcia śledztwa i postawienia zarzutów określonym osobom, wówczas kiedy jednostki prokuratury dysponują uzasadnionym podejrzeniem, że doszło do popełnienia przestępstwa i że dopuściła się go konkretna osoba. Osoby, które pozwały Skarb Państwa w związku ze szkodami, jakie poniosły zawierając umowy, inwestują pieniądze w spółce Amber Gold, uważają, że prokuratura nie dopełniła tego obowiązku, ponieważ informacje uzasadniające popełnienie przestępstwa przez osoby działające w imieniu spółki Amber Gold, czyli przez jej zarząd, miała już na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010, natomiast dopiero w sierpniu 2012 postawiła zarzuty. A ubocznym skutkiem postawienia zarzutów, ubocznym, ale normalnym w takich razach, było wzmożony ruch klientów Amber Gold zmierzający do tego, żeby wypłacić swoje środki i fizyczne, faktyczne zakończenie działalności spółki, a zaraz potem we wrześniu 2012 roku jej upadłość. Teza tych osób, które wytoczyły proces, które ja reprezentuję, jest taka, że gdyby prokuratura swoje obowiązki wykonała wtedy, kiedy one się zaktualizowały, w styczniu 2010, to działalność spółki Amber Gold byłaby krótsza w czasie. Ergo ci wszyscy, którzy zawarli z nią umowy w tym okresie, to są członkowie grupy i to jest w ogóle znaczna większość byłych klientów Amber Gold, nie miałyby możliwości zawrzeć tej umowy, a zatem nie utraciłaby tych środków. To jest dosyć ciekawe rozumowanie. Skarb Państwa jest winien temu, iż pozwolił na to, że ja jako klient zawarłem umowę z Amber Gold. W pewnym sensie. To nie znaczy, że Skarb Państwa, czy że państwo jako takie miało obowiązek pana jako potencjalnego klienta Amber Gold przed tym powstrzymać. Tak daleko posuniętej tezy nie stawiam. Ale trochę, nie mówię, że bezpośrednio, no trochę do tego się to sprowadza. No nie. Bo to nie jest, no, jeżeli zarzut dotyczy tego, że jeżeli odpowiednie służby państwowe zareagowałyby w odpowiednim momencie, to wtedy czas działalności spółki Amber Gold byłby krótszy i wtedy klienci poszkodowani przez Amber Gold nie mieliby możliwości zawarcia umowy z Amber Gold. Tak. Zakładając się nie wychodzi na to samo? Nie wychodzi na to samo. Nie wychodzi na to samo, bo gdybyśmy mieli bronić takiej tezy, jaką pan redaktor tutaj stawia, to by oznaczało, że właściwie niezależnie od tego, kiedy to państwo zareagowało albo nie zareagowało, kiedy miało wystarczające informacje, żeby wstać śledztwo i wystawić zarzuty, to i tak by odpowiadało. Czyli zniosłoby państwo byłoby gwarantem tego, że nikt nie zostanie oszukany przez jakąś spółkę, osobę prywatną, no, przez kogoś, kto zechce skorzystać, prawda, na jego zaufaniu do ludzi, ale po prostu go oszukać. Takiego obowiązku państwo nie ma. Natomiast państwo ma obowiązek reagować wtedy, kiedy docierają do jego wyspecjalizowanych jednostek sygnały o tym, że tego typu przestępcza działalność ma miejsce. Jeżeli nie reaguje, to odpowiada za skutki tego swojego zaniechania. To w takim razie teraz dwa ważne pytania. Ile osób podpisało się pod tym pozwem? Oryginalnie w pozwie są 164 osoby. W tym momencie, właśnie w tych dniach, ma być publikowane ogłoszenie, które otworzy 3-miesięczny okres na przystępowanie do tego pozwu nowych osób, czyli no, wszyscy byli klienci Amber Gold w tym okresie od stycznia 2010 do sierpnia 2012 zawierali umowy i wpłacali środki, mogą do tego pozwu. I czego w takim razie? No, mówię oczywiście o tych osobach, które już... I wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Czego żądają? Od jutra. Żądają nominalnej kwoty wpłaconych środków.
dlatego że to jest ich szkoda. To jest to o ile oni zbiednieli z państwa do zamknięcia Amber Gold, więc nie było możliwości na odzyskanie tych pieniędzy w normalny sposób. Dobrze to odbieram? Nie. Dlatego, że nawet gdyby te działania nie doprowadziły, to także nie było możliwości odzyskania. Proszę Państwa, to jest Warszawa pomiędzy Białym Stokiem i Wrocławiem, a jeszcze i Kraków. W 2012 roku była w świetnej kondycji finansowej i tylko działania prokuratury spowodowały jej upadłość. Na pewno bez tych działań prokuratury ta upadłość byłaby odsunięta w czasie, ale z pewnością też by nastąpiła. Ale to chcę w takim razie odnieść się do innych sytuacji. Dlatego pytałem o te podobne modele, podobne zastrzeżenia, które możemy mieć do funkcjonowania różnego rodzaju struktur państwa. Na ile na przykład w podobny sposób, na podobnych zasadach opierając się na podobnych argumentach, skarb państwa mogliby zaskarżyć wszyscy ci, którzy na przykład zostali wmanewrowani w tak zwanej polisie lokalnej, albo na przykład wszyscy ci, którzy podpisali umowy kredytowe we frankach. Nie podrabiać badaczy, nie cytować słów różnych ludzi, bo to jest obrzydliwe. Czy też urząd przed każdym wszystko, wszystko co najlepsze to jest przed nami, umowy, przed wszystkimi, którzy Pana Boga wierzą. Jak Ty nie wiesz, to mają podstawy Pana zdaniu, mieliby podstawy ku temu. Ja oczywiście wiem, że należałoby teraz przejrzeć wiele kodeksów, artykułów i tak dalej, ale widzi Pan taką furtkę? Przed premierą swojego pierwszego krążka, akurat przy sprawach frankowych pewnie nie, a różnica pomiędzy jedną a drugą sytuacją jest taka. No, mamy nadzór finansowy, mamy służby skarbowe, a banki ma istocie prawa podsuwają klientom umowy, które są sprzeczne z prawem. To nie jest niedopatrzenie obowiązków przez no właśnie funkcjonariuszy różnych służb. Być może jest, być może nie jest. Tak, to oczywiście by wymagało analizy i zastanowienia się nad tym, jak daleko sięga obowiązek państwa w zakresie kontroli i jak daleko sięga obowiązek państwa w zakresie ostrzegania od tego typu działalności. Ale zwracam uwagę, że to jest niezwykle ciekawa kwestia. To jest ciekawa kwestia, natomiast zwracam uwagę, że akurat na kanwie sprawy Amber Gold to jest szereg przepisów dotyczących działalności rozmaitych służb kontrolnych, takich jak właśnie UOK, Komisja Nadzoru Finansowego, został zmieniony. Został zmieniony właśnie po to, żeby wprowadzić jasny obowiązek informowania o stwierdzonych zagrożeniach związanych z działalnością określonych instytucji. Natomiast jeżeli idzie znowu o sprawę frankową, to chciałbym jeszcze podkreślić, że no, w tym przypadku dyskusyjne może być poniesienie szkody przez klientów banku. Dlatego, że to, że banki udzielały u kredytów na podstawie umów, które były nieważne, albo częściowo nieważne, że one nie były zawodowe, tak, to oznacza tak naprawdę to, że te klienci mają roszczenie do banku o zwrot tego, co najwyżej świadczy, a banki za to roszczenie o zwrot tego, co same świadczyły, czyli nominalnej kwoty kredytu. Ale państwo nie przypilnowało. Świetnie, tylko że państwo odpowiada za szkodę, a nie za postawienie kogoś w trudnej sytuacji i takiej, że musi on sądownie od banku dochodzić swoich należności. No dobrze, to wróćmy w takim razie do Amber Gold. Na ile w takim razie państwo zainteresowani, być może z jakimiś nadziejami, obserwujecie to, co dzieje się wokół komisji, sejmowej komisji spraw Amber Gold? Zmieszanymi uczuciami, powiedziałbym, to obserwuję. W takim razie będę precyzował, na ile pewne kwestie, które się już pojawiają i mogą się w dużo większym stopniu pojawić w ramach działania tej komisji, mogą być dla państwa argumentem, mogą być pomocne w dochodzeniu swoich praw. Myślę, że może być pomocne to, co ta komisja ujawni w zakresie nieprawidłowości dotyczących działań, a właściwie bardziej zaniechań prokuratury. Bo to jest element, który w tym procesie będziemy musieli udowodnić. Bezprawność zachowania prokuratury. Czyli to będzie udowodnienie test, które państwo stawiacie. Tak. No, liczę też na to, że w ramach działalności komisji być może ujawnią się jakieś dowody, które będą do wykorzystania postępowaniu sądowym. Natomiast to, co trzeba podkreślić, i to też pewnie ważne, żeby słuchacze zrozumieli, to, że komisja nie załatwi sprawy roszczeń. To nie z powodu swoich złych intencji, tylko dlatego, że po prostu nie do tego jest powołana. Komisja śledcza jest powołana do wyjaśnienia sprawy, a jak się komentuje ten dawkowy przepis konstytucji, mówiąc o tym, że jest do wyjaśnienia konkretnej sprawy, w zasadzie bardziej do tego, żeby ustalić
stan funkcjonowania instytucji państwowych, zaproponować jakieś rozwiązania. Ale to ja oczywiście nie sugerowałem tego, że komisja w jakikolwiek sposób może wpłynąć na to, czy te pieniądze jakby popłyną do Polski, czy też nie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, tak jak powiedziałem, na ile ustalenia, na ile pewne informacje, które pojawią się w ramach działania tej komisji, mogą być dla was przydatne. Tylko w takich kategoriach. Potencjalnie wydaje mi się, że tak jak pan powiedział, mogą być przydatne, aczkolwiek fakt jest taki, że dosyć sporo już wiadomo, dlatego że tak w gruncie rzeczy to już jakby sama analiza tych aktów postępowania przygotowawczego, czyli postępowania karnego, które prokuratura ostatecznie wszczęła i tego wszystkiego, co się działo wcześniej, kiedy odmawiała wszczęcia albo umarzała sprawę, no już dostarcza bardzo mocnych argumentów za bezprawnością jej zachowań. A pana zdaniem to jest fair, żeby Skarb Państwa, o ile oczywiście ten proces zakończy się tak, jak liczą na to poszkodowani, żeby Skarb Państwa wypłacał poszkodowanym odszkodowanie, pieniądze, to co stracili na Fergold, bo tu znowu trochę porównując tę sytuację do frankowiczów. Ze strony banków no, słyszymy takie tłumaczenie, że przecież wiedzieli, co podpisywali, mogli się bardziej dowiadywać, bądź co bądź powierzali duże sumy, więc nie można się tłumaczyć niekompetencją, niewiedzą i tak dalej. No, tu było trochę podobnie. No, ludzie, którzy powierzali pieniądze Ambergold, wiedzieli, że to nie jest bank. Wiedzieli, że tu nie ma nadzoru bankowego, że tu w razie czego bank nie gwarantuje, przepraszam, państwo nie gwarantuje zwrotu, przynajmniej w części zainwestowanych pieniędzy, no, skusiło ich wysokie oprocentowanie, skusiło ich wysoki zysk. To nie jest tak do końca i myślę, że tutaj ta paralela pomiędzy osobami, które zawierały umowy kredytowe w walucie obcej, a klientami Ambergold jest fałszywa w wielu punktach. Po pierwsze, byli klienci Ambergold wcale nie wiedzieli, że nie mają do czynienia z bankiem i że depozyty nie są gwarantowane. Jedną z form działalności spółki było to, że w każdym tym AG punkcie, tak zwanym, czyli miejscu, gdzie podpisywało umowy i na umowach, które były podpisywane, była informacja, że te środki są gwarantowane przez, tutaj następowała nazwa spółki, która była spółką córką spółki Ambergold, która oczywiście nie miała żadnego majątku, ale której nazwa dosyć mocno przypominała już, nawet tam kamera w ogóle dzisiaj podejrzała, że tam u tego Marcina Grubego, nazywanego Grubą Elą, proszę Państwa, przy wyjściu trzeba łyżki z powrotem oddać, bo przecież i łyżki kradną, a łyżka się przyda. No ale sam fakt, jak oni pobierają łyżki przy wyjściu, to znaczy, że sugerują, że mogą ukraść. A jak każą łyżki na okienku na talerzu zostawić, to znaczy, że już ufają. I tak codziennie, tak nie wiedzą, co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Kombinując oczywiście, bo jak zobaczysz takich paru moherów, którzy się nerwowo zachowają, to z psychologicznego punktu widzenia jasne jest, że mają coś do ukrycia, że coś kręcą, że coś kombinują, kaszlą, chrączą, breszą, kopcą, papierosy, więc palec. Trzymają taki pasok żółty, pasok z nieobciętym paznokciem na swoim ryjku i tak się wrogo grafią, a srogo. Prymitywne. Więc można powiedzieć, że powinni mieć pewne obawy, tym bardziej, że przecież nie wpłacano sum wysokości 1000 czy 2000 złotych. Tam czasami chodziło o setki tysięcy złotych. Ba, ludzie wpłacali oszczędności całego życia, które sięgały 2-3 kilku milionów. To jest prawda oczywiście, tak? Aczkolwiek na jedną rzecz tutaj chciałbym zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałem na początku, nie twierdzimy, ja nie twierdzę, że państwo odpowiada, jest gwarantem tego, że nikt nie zostanie oszukany, tak? Natomiast instytucje państwowe, na które ostatecznie wszyscy łożymy podatki, także byli klienci Ambergold, tak? Odpowiadają za to, żeby wykonywać swoje ustawowe obowiązki. W szczególności, żeby kiedy dociera do nich informacja o działaniach, które mogą mieć przestępczy charakter, to te działania powstrzyma. A przynajmniej podjąć czynności procesowe zmierzające do powstrzymania. Tego państwo zaniechało. No, państwo w gruncie rzeczy działa trochę jak ubezpieczyciel. Znaczy, wszyscy płacimy podatki na prokuraturę, wszyscy płacimy na policję, wszyscy płacimy na sądy. Tak? I część z nas z tego korzysta w takim znaczeniu, że no, staje się kiedyś ofiarą przestępstwa i policja, prawda, czy prokuratura jakoś ma chronić prawa takiej osoby. A część nie korzysta, tylko dalej płaci podatki, no, dokładnie tak jak ze składką ubezpieczeniową. No tak, ale idąc tym tropem, zaraz się okaże, że jeżeli ktoś mnie napadnie na ulicy,
nie wiem, zostanę pobity, nastąpi jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu. Ba, no być może doznam szoku, coś się ze mną zacznie dziać nie tak, no mogę mieć jakiś uraz psychiczny, a być może stracę kurtkę, być może stracę portfel, no to właściwie też mogę pozwać państwo, bo państwo nie dopełniło swoich obowiązków, nie zapewniło mi bezpieczeństwa. Nie, państwo nie ma obowiązku zapewnić panu bezpieczeństwa i znowu płacę to jest... podatki na policję. Znowu to jest, znowu to, no tak, tylko że obowiązki państwa są regulowane przepisami prawa. Natomiast gdyby posłużyć się tym przykładem, który pan podał i spróbować pokazać, jak wyglądała sytuacja Amber Gold, to sytuacja Amber Gold wyglądała, klientów byłych Amber Gold wyglądała tak. Zostali oni napadnięci. Napadnięci zostali. Obok stał policjant i nie reagował. I nie reagował przez dwa lata. I to już jest. I to już jest, oczywiście, że tak. Dlatego, że on w tym momencie ma obowiązek zareagować i zapobiec jakby dalszym skutkom. Tak? Państwo nie gwarantuje, że nikt pana nie będzie chciał uderzyć, ale jeżeli już stosowny funkcjonariusz widzi, że jest pan bity i nie reaguje, to za te dalsze skutki odpowiada. I to jest sytuacja Amber Gold. Dobrze, no ten obraz przyznaję, zaczyna jakoś przemawiać. Pytanie tylko, czy trzymając się tej ścieżki, o której pan mówi, mimo wszystko państwo powinno zwracać pieniądze, bo być może powinno być tak, że państwo rzeczywiście powinno ukarać winnych, powinno wyciągnąć konsekwencje, personalne konsekwencje wobec konkretnych osób, które nie dopełniły swoich obowiązków, ale pytanie, czy powinno iść dalej? Myślę, że tak. Myślę, że to jest słuszny model przyjęty przez Konstytucję, to znaczy odpowiedzialności majątkowej państwa za swoje bezprawne działania albo zaniechania. Bo koniec końców, oczywiście te wszystkie inne elementy, o których pan mówił, ukaranie winnych, nie wiedzą, co Warszawie z cmentarzem moralnej reparacji poniesionych tutaj szkód, są istotne. Natomiast na koniec główna szkoda jest jednak szkodą majątkową. No i za tą szkodę działań albo zaniechań funkcjonariuszy państwo powinno ponosić odpowiedzialność. To zarówno w interesie tych pokrzywdzonych, jak i wszystkich innych obywateli i w ogóle aparatu państwowego. Znaczy, to jest prawdziwa odpowiedzialność i to prawdziwe uczy odpowiedzialności także administracji państwowej. Myślę, że do tej pory trochę nam tego brakowało. Trochę tego brakowało, no właśnie, urzędnikom, instytucjom, tego poczucia bardzo konkretnej odpowiedzialności tego, że za pewne decyzje być może będzie trzeba ponieść bardzo konkretne konsekwencje. Myślę, że tak, myślę, że w dużym stopniu tego brakowało, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że to są, jakby to powiedzieć, takie elementy państwa prawa, o które trzeba stale zabiegać i walczyć, nie pozostawać tutaj biernym, chodzić do sądu. Orzecznictwo w tych sprawach się też zmienia i robi się bardziej, jakby to powiedzieć, nastawiony na ochronę szkody w działalności. No to jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, rola sądów. Patrząc, będę się trochę odwoływał, bo ja wiem, że pan się przed tym wyzbrania. Dla mnie jest pewne podobieństwo pomiędzy Amber Gold a problemem Frankowiczów. Jeżeli chodzi o Frankowiczów, ewidentnie widać, że od kilku lat sądy zaczęły trochę inaczej podchodzić do tych pozwów zgłaszanych przez osoby poszkodowane, ich zdaniem poszkodowane przez banki. O ile jeszcze kilka lat temu tak naprawdę ci ludzie byli bez szans, o tyle teraz od dłuższego już czasu widać, że sądy coraz chętniej orzekają na korzyść klientów. Spodziewa się pan podobnego podejścia sądów do tego problemu, do tej sprawy? Trudno mi powiedzieć. No, myślę, że tak, w znaczeniu takim, że to jest tu jakieś podobieństwo, aczkolwiek też chciałbym podkreślić, że w sprawie Frankowiczów to nie jest tak, że sądy nagle przejrzały na oczy albo wiatr zawiał z drugiej strony. To jest determinacja samych Frankowiczów i ciężka praca prawników, którzy w tych sprawach dochodzili. Wracamy do pana roli w tej całej sprawie. Mecenas Tomasz Krawczyk, adwokat prowadzący proces duchowy, mogę to powiedzieć, przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie afery Amber Gold. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Lub Lipomal 97 mg 5 miesięcy. Suchy ekstrakt z cytryny na pustym stawach gorączkowych towarzyszących przeziębieniem. Przeciwwskazania na drażliwości na skórę produktu cukrzyca. Przede wszystkim zaleźmy sosnyczną lek i dołączenie do opakowania bądź skończenie z lekarzem lub farmaceutą. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często
często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Marysia ma katar. Sama wie, że ciężko sobie z tym poradzić. Przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Mamy upakowanie aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Hej, nocne Marku. Kawę się popijamy? Popijamy. Obudź się, Romanie, i zacznij kupować kawę Bellarum z Lidla. Większość Polaków uznała smak kawy ziarnistej Bellarum z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż kawy numer 1 na rynku. Więc wybierz kawę ziarnistą Bellarum, która w regularnej cenie kosztuje tylko 29,99 za 1 kg. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Wenspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami i przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to przeżyć? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Potrzebuję coś dobrego dla zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziwanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatoków. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Pomachać grabiami czy pomalować jakieś chaszcze, które tam rosną. Jednym słowem, będzie to dzień porządkowania tego cmentarza. Polskie Radio 24. Program jest Sprawa Jutro po 14. Państwu dzisiaj pięknie dziękuję za udział w audycji. Do usłyszenia. Dziękuję. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Według TVP Info na stanowisku ministra finansów Pawła Szałamaka zastąpi Henryk Kowalczyk, obecnie minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nastąpi też podział Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Do 1 lipca przyszłego roku najmniej zarabiający pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na podwyżki, poinformował minister Konstanty Radziwiłł. Pierwsza transza zwiększonego wynagrodzenia powinna być zagwarantowana już w przyszłym roku. Znaczący wzrost nakładów na naukę zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. Nauka jest dramatycznie niedoinwestowana. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Okolińska, zapraszam. Premier Beata Szydło ma ogłosić za chwilę strukturalne i personalne zmiany w rządzie. Według portalu TVP Info nastąpi zmiana na stanowisku ministra finansów. Odejdzie Paweł Szałamaka, a jego miejsce ma zająć Henryk Kowalczyk, obecnie minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według informacji TVP Info planowana jest reorganizacja kierowanego przez Andrzeja Adamczyka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ma nastąpić podział tego resortu. Andrzej Adamczyk stanie na czele Ministerstwa Budownictwa, które zajmie się wdrażaniem programu Mieszkanie Plus, jednego ze sztandarowych przedsięwzięć rządu.
Po 1 lipca przyszłego roku najmniej zarabiający pracownicy służby zdrowia mogą liczyć się na podwyżki. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił partnerom społecznym projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Dokument będzie skierowany do konsultacji. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział po spotkaniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, że zmiany powinny obowiązywać już od połowy przyszłego roku. Pierwsza transza zwiększonego wynagrodzenia powinna być zagwarantowana już w przyszłym roku, a nie w 2018 roku. To jedna ze zmian, które tam zaproponowaliśmy. Projekt także zakłada, że porozumienia, które muszą być pod rządami tej ustawy dokonywane corocznie w zakresie regulacji minimalnych wynagrodzeń, powinny brać pod uwagę również sytuację pracowników niemedycznych. Szef resortu zdrowia podkreślił, że najważniejsze jest to, aby podnieść wynagrodzenie pracowników, którzy zarabiają najmniej. Wprawdzie na pierwszy rzut oka te kwoty, które my podajemy, te granice minimalnych wynagrodzeń zasadniczych są, można powiedzieć, dalekie od oczekiwań. To jednak uczestnicy tych spotkań przyznają wprost i otwarcie, że jest wielu pracowników dzisiaj, których wynagrodzenia są o kilkaset złotych w poszczególnych grupach, a czasem nawet więcej niż kilkaset złotych, niższe od tych wartości, które podajemy. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Hoffmann powiedziała, że propozycja ministra to krok w dobrym kierunku. Ta regulacja ma dotyczyć najniższych wynagrodzeń, a więc tych pracowników, którzy zarabiają najmniej, którzy nie są w stanie zawalczyć o swoje wynagrodzenia i cieszy nas to, że to, co w zeszłym tygodniu jeszcze było oznaczone zerem, w tym tygodniu to jest 10%, jeżeli do tego dodamy płacę minimalną, tak, która wzrośnie, to jest szansa na to, że ci, którzy są najniżej uposażeni, odczują tą regulację. Z kolei przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz powiedziała, że ma uwagi do sposobu naliczania minimalnego wynagrodzenia w tej grupie zawodowej. Zgadzam się z tymi współczynnikami. Propozycja płacy minimalnej od 2017 roku to jest 2000. Natomiast licząc z tymi współczynnikami, to jest 4,5% posiadająca studiów wyższych, specjalizacji. Według ministra Konstantego Radziwiłła wprowadzenie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych będzie kosztowało blisko 7 miliardów złotych w ciągu 5 lat. Za chwilę premier Beata Szydło ogłosi zmiany w rządzie. Cały czas czekamy na konferencję prasową Beaty Szydło. Tymczasem przenosimy się do Radomia. To miasto ma szansę, jako jedno z nielicznych w Polsce, na program pilotażowy Mieszkanie Plus. W sumie rządowy projekt ma kosztować ponad 3 miliardy złotych. Przedsięwzięcie sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Program adresowany jest do ludzi, których nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, dlatego muszą je wynająć. Gwarantem powodzenia jest współpraca państwa i samorządu. Pierwszy z partnerów wykłada pieniądze, drugi oferuje grunty i, jak zapewnia Tomasz Siwek, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, można budować. Pod warunkiem, że dana nieruchomość jest dobrze zbudowana, jest wyposażona w media, bo nie może być tak, że budujemy nieruchomości, a miasto za 2 lata dopiero wyciągnie do niej prąd, gaz, wodę i tak dalej. Jeżeli te warunki są spełnione, dojazd, komunikacja, to myślę, że to nie jest kłopot, pod warunkiem, że mamy wymagane prawne dokumenty. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oferta jest godna rozważenia, bo mieszkań brakuje. Przekonuje też, że miasto nie czeka i samo próbuje rozwiązać problem. Jesteśmy zainteresowani, bo nie jest tajemnicą, że od kilku miesięcy pracujemy nad tym, aby wprowadzić nasz miejski radomski program mieszkania dla młodych, więc jeśli moglibyśmy tu liczyć na współpracę z BGK-iem Nieruchomości, to uważam, że warto to robić, aby w Radomiu powstawały mieszkania na wynajem. Na pilotaż rządowego programu Mieszkanie Plus zostanie przeznaczonych kilkaset milionów złotych. Połączenie obniżenia wieku emerytalnego do 60 i 65 lat z możliwością przechodzenia na emeryturę jeszcze wcześniej, po określonym stażu pracy, byłoby niezwykle kosztowne dla budżetu państwa, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom z 40-letnim stażem pracy w przypadku mężczyzn i 35-letnim w przypadku kobiet wciąż liczą związki zawodowe. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Budżetowe byłyby nie do udziału.
dźwignięcia, one byłyby ogromne. W związku z tym nie ma możliwości zastosowania stażu pracy 35 i 40 lat jako odrębnego kryterium. W tej chwili trwają prace nad projektem prezydenckim. Jak wynika z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, połączenie obniżenia wieku emerytalnego z uwzględnieniem postulatu związków zawodowych oznaczałoby czterokrotny wzrost przechodzących na emeryturę w przyszłym roku. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że obecnie trwają prace nad zachętami dla dobrowolnego pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rząd pracuje nad takimi rozwiązaniami, które z jednej strony dawałyby możliwość wyboru, czy chcemy dłużej pracować, bo zdrowie na to pozwala, moja sytuacja osobista też na to pozwala, a również myślę o tym, żeby otrzymać wyższe świadczenie, bądź żeby zastosować takie instrumenty, które pośrednio będą też zachęcały do pozostawania dalej na rynku pracy. Minister nie chce zdradzać szczegółów, tłumacząc, że są na razie dyskutowane. Elżbieta Rafalska dodała, że już do końca września zostaną opracowane wnioski z przeglądu emerytalnego. Od czerwca w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne. Wnioski z przeglądu przekazane zostaną do konsultacji międzyresortowych. Tymczasem my cały czas czekamy na konferencję premier Beaty Szydło, która ma poinformować o rekonstrukcji rządu. Kiedy wystąpienie premier się zacznie, będziemy je dla Państwa transmitować. Znaczący wzrost nakładów na naukę zapowiedział w Koszalinie wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał to w swoim programie wyborczym. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedział w Polskim Radiu Koszalin, że będą większe pieniądze na funkcjonowanie uczelni i nauki. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że nauka jest dramatycznie niedoinwestowana. Przedstawiając moją strategię działań na najbliższe 3 lata, podałem parę liczb. Pierwsza liczba to 24. Polska, jeżeli chodzi o poziom PKB, czyli poziom zamożności, jest na 24. miejscu na świecie. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom nakładów na naukę? Jesteśmy na miejscu 37, czyli widać, że nauka jest dramatycznie niedoinwestowana i nasz rząd zobowiązał się do tego, że nadrobimy te zaległości. Zdaniem ministra Jarosława Gowina trzeba też podnieść poziom kształcenia i innowacyjności polskich uczelni. Wicepremier zapowiedział utworzenie sieci uczelni badawczych. Ma to zapobiec ciągłemu spadkowi pozycji polskich uczelni w światowych rankingach. Najlepsze polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, w ostatnich światowych rankingach spadły do 5. i 6. setki. Tymczasem w przyszłym tygodniu wejdą w życie nowe przepisy ograniczające biurokrację na wyższych uczelniach. Zdaniem wicepremiera zmiany w szkolnictwie wyższym będą ewolucyjne i długotrwałe. Uważam, że uczelnie nie wymagają rewolucji, wymagają natomiast głębokich, ale stopniowych i ewolucyjnych zmian. Te pierwsze rozpoczną się od przyszłego tygodnia, bo od 1 października wchodzi w życie taka ustawa, która radykalnie ogranicza biurokrację na uczelniach. W przyszłym tygodniu z kolei Sejm, mam nadzieję, że przyjmie ustawę o innowacyjności. Natomiast najtrudniejsza praca jest ciągle przed nami. Chciałbym, żeby przyszła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Minister nauki odniósł się do zapowiadanych przez premiera zmian w rządzie. Żaden z ministrów nie może być spokojny, powiedział Jarosław Gowin i dodał, że jego wizyta w Koszalinie była planowana od dawna i na dzisiejszym posiedzeniu rządu zastępuje go wiceminister. Złamanie zakazu lotów i naruszenie prawa lotniczego. Takie zarzuty usłyszał jeden z Rosjan zatrzymany w pobliżu kancelarii premiera. To on przedwczoraj sterował dronem, który latał nad siedzibą rządu. W tej sprawie policja zatrzymała 2 mężczyzn. Dziś obaj zostali zwolnieni. Choć jeszcze wczoraj istniała obawa o rozszerzenie dochodzenia o kwestie związane ze szpiegostwem, dziś prokuratura mówi, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do postawienia zarzutów tylko związanych z prawem lotniczym. Zostały postawione zarzuty popełnienia przestępstwa z prawa lotniczego wobec jednego obywatela Rosji, natomiast drugi obywatel został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Ciekański. Dokładnie Iwan K. jest podejrzany o to, że używał drona w tzw. strefie kontrolowanej bez zgody Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także zgody Biura Ochrony Rządu. I choć na razie nie ma mowy o innych zarzutach, jak dodaje Michał Ciekański. Postępowanie karne wobec jednego z nich pozostaje w toku, natomiast drugi Rosjanin jest osobą wolną.